Witam was wszystkich, moi mili, z tej strony Kaldyrn. Witam was po raz kolejny z gry Alien vs. Predator. Nagrywam tą misję po raz drugi. Ci, którzy oglądali poprzedni odcinek Dead Space'a, tam szybko postanowiłem wytłumaczyć mniej więcej dlaczego to robię. No mianowicie rzecz się sprowadza do tego, iż plik z nagranym komentarzem przeze mnie no się popsuł, coś się z nim stało i nie mogłem prawidłowo go otworzyć. Tak więc postanowiłem, że nagram tą misję jeszcze raz. Nie jest to coś strasznego. Misja jest dosyć przyjemna, o ile dobrze pamiętam, więc nie powinno być większego problemu z jej przejściem. Okej. To lecimy na górę. Przypomnę tylko, że nasza towarzyszka ma w sobie niestety niemiłego, niemiłego gościa, pasożyta, małego obcego, dlatego musimy się śpieszyć, by za pomocą narzędzi, odpowiednich narzędzi chirurgicznych, usunąć jej wnętrza, tego osobnika. Shit, can you believe this guy? He's gotta pay for this. All of it. It's on him. I concur. But I must stabilize you first, Corporal. No arguments. But if I'm gonna burst, then get me nice and close to that fuck. Stay calm. High stress levels will only aggravate the parasite. Whatever you say, sweetheart. Dokładnie, więc należy zachować spokój. Było to wielokrotnie już odzwierciedlone w filmach. Private, I must attend to the corporal as soon as possible. No, ile dobrze pamiętam, jesteśmy już całkiem blisko miejsca, w którym będzie to możliwe. Rzecz jasna, będzie możliwe usunięcie tego gościa. Security is our keystone. All personal belongings will be returned on completion of contract. All personal transmissions will be delayed for screening. All portable data storage devices are strictly prohibited. Our secrets are our most precious commodity. Dobra, zamknąłbyś w końcu gębę i tak nikt nie chce cię słuchać. Security is our keystone. All personal belongings will be returned on completion of contract. All personal transmissions will be delayed for screening. All portable data storage devices are strictly prohibited. Our secrets are... Dobra. Ich trzeba załatwić ze snajperki. Dobra, jeden z głowy. Ale niestety przyjeżdża pociąg.
W jego wnętrzu niestety są kolejni nieproszeni goście. Nie dać się im tylko do siebie zbliżyć. To jest najważniejsze. Ponieważ niektórzy dysponują shotgunami, a jak taki shotgun mi przypieprzy z bliska, no to nie będzie raczej po mnie co zbierać. Oczywiście sobie pożyczymy takową broń. O, dokładnie, dodatkowa amunicja. Ja też potrafię wam napsuć krwi gnoje. Dobra, zmiana. Coś celniejszego teraz. Jeszcze ktoś? A małe robaki. Co ja bym zrobił bez shotguna? Jest to jedna z najlepszych broni, jaka istnieje. Private, I must attend to the corporal as soon as possible. Dobra, wiem, już to mówiłaś. Śpieszymy się jak tylko możemy. Here at Weyland-Yutani, time is the key factor to profitability. Planning, projecting, and meeting deadlines. Efficiency. Keep your eye on goal, the company's financial viability. Our success creates your wealth. Here at Weyland-Yutani, time is the key factor to profitability. Planning, projecting, and meeting deadlines. Żaden. Keep your eye on być. Dobra, z was któryś... Ty gnoju, miałeś ochotę. Dobra, zmieni lepiej na karabin. This is getting tiresome. My security teams are trying to contain the xenomorphs. Any interference will aid in the release of these dangerous creatures. Let's not get involved in an internecine struggle. Listen to reason. Retreat from this facility and await rescue. This is your last chance. Zobaczymy już niedługo, gnoju. Niech tylko stanę przed tobą. Stajesz? Chyba nie. No, dalej, nie poddawaj się. Wow! Looks like they're well contained. Come on, let's keep moving. Increased xenomorph agitation detected. Quarantine areas holding. Powolutku, ale stanowczo przed siebie. Nie wiadomo, kiedy uda im się przebić przez te szyby. Dobra, jesteśmy na miejscu. No, to jest osoba, która nam pomaga. We are on emergency power here, so I am going to try to divert from Weyland station at the pyramid. We are ready. Just pray nobody notices the drain. Come on.
Mr. Whelan? Carl, please. No i dupa. Przeszkodził nam. Okay, Private. Get her to the stasis pod. It's her only chance. Hypersleep will keep the corporal alive until we can get her to a proper medical unit. It's all we can do for her right now. No dobra, niestety te kile musimy zostawić za nami. Miejmy nadzieję, że nic się jej nie stanie. A teraz trzeba pogadać z osobą, która nam pomaga. It's good to finally meet you. Please, don't be alarmed. And please, don't use the term artificial person. I prefer to be called what I am. An android. The company made me. But I'm on your side, not theirs. With your colonial marine cruiser and its dropships destroyed, there's only one way left off planet. There. That device in Wayland's hand. It's an executive data pad with an emergency transmitter. His personal rescue dropship will home right to it. I'll prep the corporal for travel. You go to the pyramid and get that data pad. I'll rendezvous with you there. Oh, and Private. Say goodbye to Mr. Wayland for me, will you? No dobra, w każdym filmie trafia się jakiś android, który jest, no, dobry, nie licząc może pierwszej części Obcego. Ale teraz przede mną znacznie większe gówno. Teraz trzeba uważać już na wszystko. Ponieważ można zginąć od byle czego. I najlepiej trzymać pompkę. W tym etapie chyba najlepiej się sprawdzi. Nie tu. Opa! Nie tak prędko. Miotacz ognia, nieładnie. Aj, w którą stronę teraz? Jeszcze wstałeś? No to teraz spróbuj ponownie wstać. Siema, na razie, ale... Nie mam czasu bawić się z tobą. Zwłaszcza, że ty masz ten przeklęty miotacz ognia. No. Trafiliśmy do bardzo ciekawego miejsca. Nazwałbym to czymś w rodzaju wylęgarni. Oj, te odgłosy mnie strasznie niepokoją. Ale tu jest większa rozruba. Sorry, stary, ale
Dobra. Wow, wow. Puszczaj. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. W którą stronę tym razem? Tu jest zamknięte. Po drugiej stronie chyba było otwarte, o ile dobrze pamiętam. Tak, jest, jest, jest. Ale i tak tu zaraz wrócimy. Najpierw musimy iść do sterowni i odpalić jakoś główną windę. No właśnie, gnoje się resetują. Wow, ale mi walną, lepiej się wyleczę. Ach! Ajajajajaj, nie cierpię tego miejsca. Jakie pudło, no. Hehehe. Żrej szmato. Dawajcie kolejne granaty. Opsa, chodź tu. Nie mam czasu bawić się z tobą w kotka i myszkę. Uff, to się nazywało szczęście. Tak, jeden z nich miał pompkę. Gdyby mnie tylko trafił, marny los by mnie czekał. Okej, okay, jesteśmy coraz bliżej sterowni, o ile się nie mylę. Chyba już nawet jesteśmy na miejscu. Tak, jesteśmy tuż nad windą główną. Ale niestety tak, drzwi zostały zamknięte, zapieczętowane. Jak tylko ją uruchomiliśmy. Musimy znaleźć inną ścieżkę. Coś tu łazi. Widzę cię. Nie wskoczysz mi na gębę, gnoju. Dobra, gdzie my jesteśmy? A, kapuje. Tam na dole do tego kompleksu wchodziliśmy z tequilą, tak więc jesteśmy nad, na wyższym poziomie. A teraz będziemy powalali trochę pasożytów. Niech się nauczą, że z nami kosmicznymi Marinesami się nie zadziera. No dobra, gdzie są następni? Już na dzień dobry chciał mnie zaatakować. A tu widzę kolejnego. I tam w oddali następny. No chodź tu, malutki. Opa! Wow! Skąd was się tu tyle nagle wzięło? Commerce, the lifeblood of human endeavor.
exploring new frontiers, niezniszczalny monitor, uwielbiam to. Inventing new technology. Słyszałem to już setki razy, daruj sobie. Well in Utani, building better worlds. No dobra, ale gdzie ja teraz trafiłem? O, stary. Dobra. Jak najdalej od was tylko. Commerce, the lifeblood of human endeavor. Exploring new frontiers. Discovering new resources. Inventing new technology. Providing hope in homes. No, teraz mnie czeka chyba niezła zabawa i nie wiadomo skąd mi w łapie się znalazł karabin maszynowy, nie shotgun. Nie ma dźwięku. Dobra, mniejsza. W każdym razie musimy to bydle teraz położyć na ziemię. Wow, mnie przestraszyłeś. Chodź tu. Dajcie mi shotguna. Zdychaj, ściero. No właśnie, to jest potęga tej broni. Niech ktokolwiek podejdzie tylko na odległość 3 metrów, a zginie. Nie ma najmniejszych szans na przeżycie. Okej, winda na nas już czeka, tak więc nie pozostaje nam nic innego jak na nią wejść. No i to chyba koniec misji, o ile się nie mylę. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Cóż, nie będę zaczynał już następnej misji, tak jak na ogół to robiłem. Po prostu się z tego miejsca z wami pożegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Zbliżamy się już do końca przygód naszego dzielnego żołnierza, ponieważ została nam już tylko jedna misja. I potem będziemy zaczynali grę kimś innym. Nie wiem, zobaczę kto chronologicznie powinien być, ale chyba Predator, o ile się nie mylę. Tak czy inaczej, jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie i do usłyszenia wkrótce. Na razie.